mamy coraz większą wiedzę i świadomość na tematy zdrowotne, w tym na tematy żywienia czy psychologii, i jednocześnie wiemy już, że bycie całe życie na restrykcyjnych dietach nie służy zdecydowanie zdrowiu. Wraz z tym tematem pojawia się też temat jedzenia intuicyjnego. I o tym, czym jest jedzenie intuicyjne i czy na pewno rozumiemy je dobrze, na ten temat porozmawiam dzisiaj z moim gościem, Dorotą Traczyk-Bednarek. Dorota, czym jest jedzenie intuicyjne? Jedzenie intuicyjne przede wszystkim jest to rezygnacja z poznawczych restrykcji dietetycznych, ograniczeń, czyli rezygnacja z tego, żebyśmy coś wykluczali świadomie z diety, żebyśmy coś wykluczali, ponieważ jest to niezdrowe, nieodpowiednie dla nas i tak dalej. I tak dalej. No ale to, na czym przede wszystkim opieramy się, mówiąc o jedzeniu intuicyjnym, to jest to, że zmierzamy w stronę słuchania sygnałów z naszego ciała. A więc rezygnujemy też, i mówi się często o tym, że jedzenie intuicyjne jest to takie podejście antydietetyczne, które bazuje na tym, że rezygnujemy z ograniczeń, ponieważ ograniczenia powodują coś takiego jak taką blokadę, powodują takie odłączenie się od naszego ciała i od tego, co właśnie ta intuicja nam podpowiada, no ponieważ intuicyjnie myślę, że bardzo często kojarzy nam się jedzenie intuicyjne z dziećmi, prawda? Czyli zanim rodzice nie zaczynają narzucać jakichś tam swoich przekonań, zmuszania do jedzenia albo ograniczania tego jedzenia, albo ograniczania pewnych grup produktów, no to bardzo często, jeżeli mówimy o dzieciach, na przykład, które żyją w takim środowisku, gdzie dostępność tego bardzo przetworzonego jedzenia nie jest za duża, no to takie dzieci zazwyczaj sobie radzą, nie? Z tym jedzeniem. Jakoś nie ma takiego problemu. I teoretycznie każdy z nas powinien mieć taką intuicję w sobie, przynajmniej tak jak można gdzieś tam wyczytać na różnych stronach, które promują jedzenie intuicyjne. I to się wydaje takie logiczne. I teraz moje pytanie na początek jest takie, czy od teraz możemy przejść sobie na tak zwane jedzenie intuicyjne, czyli uznać, że na pewno sygnał z mojego organizmu jest tym najważniejszym i mówi, co dla mnie najlepsze? No nie, oczywiście, że nie, ponieważ gdyby to było takie proste, to nie byłoby dookoła jedzenia intuicyjnego tyle nieścisłości, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że takimi komentarzami, zresztą też rozmawiałyśmy o tym nieraz, takimi komentarzami, które często się pojawiają w aspekcie jedzenia intuicyjnego, to jest to, że przecież moja intuicja podpowiada mi, żebym jadła czekoladę cały czas. No to dlaczego? O co tutaj chodzi? Chyba nie do końca to jedzenie intuicyjne jest odpowiednie, prawda? No ale no, prawda jest taka, że tak jak wspomniałaś, przetworzone jedzenie, ale nie tylko, bo jest mnóstwo innych czynników, które będą wpływać na to, że nasze intuicyjne jedzenie może nie być tak naprawdę intuicyjne. Jeszcze sobie później powiem dokładnie, o czym mówię, kiedy mówię o jedzeniu intuicyjnym w takim szerszym kontekście. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to jest to, że bardzo wiele osób, która myśli teraz o przechodzeniu na jedzenie intuicyjne, z założenia na tym intuicyjnym jedzeniu nie jest, wobec czego są jakieś zasady, które stosowała, są jakieś diety, na których była. Diety powodują, że w naszej głowie odbywa się dialog wewnętrzny. To jest dobre, to jest złe, to powinnaś, to nie powinnaś. Tutaj powinnaś czuć głód, teraz nie powinnaś już czuć głodu, teraz powinnaś się najeść, dlaczego jeszcze nie jesteś głodna? I jedzenie intuicyjne, takie założenie jedzenia intuicyjnego, jednym z filarów jest to, żeby tej mentalności dietetycznej tak zwanej nie mieć. Co już od razu pokazuje, że od tak przejście sobie na dietę intuicyjną dla wielu osób nie jest po prostu wykonalne. Jest, ale zawsze musi to być praca. I praca, proces. Na czym w takim razie to polega? Na czym to polega, jeżeli mamy osobę, która nas słucha i która od 10 lat jest na różnych dietach, i bardzo często spotykam takie osoby w różnym wieku, to są często kobiety 40, 50 nawet lat, które mówią, że przez większość życia były na diecie. Ja lubię mówić, że to jest przywracanie jedzenia intuicyjnego, tego, które kiedyś zostało zburzone, na przykład poprzez diety, poprzez, nie wiem, środowisko, poprzez jakąś, nawet myślę, że można powiedzieć, trochę taki trend kultur diet, tak? Czyli to, że wszędzie są dookoła diety, więc ja też muszę być na diecie. Każdy musi być na jakiejś diecie. Tak, albo że ja sobie przejdę na dietę, no bo takie jest zdrowo i fajnie, nie? Mimo, że sam sobie reguluję to wszystko spoko, mam masę ciała w normie i tak dalej, nie? Więc pytasz tak naprawdę o takie filary, nie? Tak, dokładnie.
I tak, i filary jedzenia intuicyjnego to przede wszystkim jest to, co już powiedziałam, czyli odrzucenie takiej mentalności dietetycznej, czyli odrzucenie jednocześnie dzielenia produktów na złe i dobre, odrzucenie tego, że ja czegoś nie jem po którejś godzinie, tych wszystkich zasad, których nauczyliśmy się w toku stosowania naszych diet redukcyjnych, tak jak powiedziałaś wcześniej, ale nie tylko diet redukcyjnych, natomiast chodzi o każdą dietę, którą kiedyś stosowaliśmy celowo, wykluczając jakieś produkty. I to jest pierwsza taka podstawowa rzecz, natomiast tych podstaw jest jeszcze 9. Ale to znowu mamy jakieś zasady, to jak to jest? Nie, to nie są zasady. Zasady musimy wykluczyć właśnie to, co były wcześniej, a tutaj raczej ja to lubię nazywać nie jako zasady, tylko właśnie jako filary, czyli coś, co powinno być zapewnione, aby to jedzenie intuicyjne mogło samoistnie wystąpić. I tutaj, tak jak mówiłam wcześniej w definicji jedzenia intuicyjnego, będziemy skupiać się też na naszym głodzie i sytości, czyli będziemy zmierzać do tego, aby nie tylko hormony głodu i sytości były wyrównane, ale też abyśmy my byli w stanie je szanować. I tutaj myślę, że każda osoba, która była kiedyś na diecie, tak jak już gdzieś między słowami to powiedziałam, ale każda osoba, która gdzieś kiedyś była na diecie, zgodzi się ze mną, że w pewnym momencie dochodzi do takiego kwestionowania głodu. Czyli ja kwestionuję to, że ja jestem teraz głodna, czy jestem najedzona? Albo na przykład myli czasami apetyt z głodem. Albo na przykład kwestionuję to, że teraz nie powinna być głodna, bo przecież zjadła tak, jak zawsze je, według tam jakiejś rozpiski, załóżmy to. No ale dzisiaj inaczej się potem czuję, więc o co chodzi? Jakby co się stało z moim organizmem, że dzisiaj mówi jeść, a wczoraj był zaspokojony, nie? Więc tutaj totalnie uczymy się tego, żeby nasze przekonania na temat naszego głodu i sytości odrzucić sobie i dać przemówić organizmowi, nie? Czyli tak naprawdę wyrobić sobie taką świadomość interoceptywną tak zwaną, która polega na tym, że ja słyszę, co mój organizm chce. Ja nie podważam jego zdania. Oczywiście, jeżeli, tutaj chcę to podkreślić, bo zaraz pojawią się komentarze, które będą to kwestionować. Oczywiście, jeżeli mówimy o osobach, które nie mają cukrzycy typu drugiego, nie mają zespołu metabolicznego, nie są otyłe, nie? Które mają też podstawy żywienia, jakby już w swojej codzienności, tak. I to jest bardzo ważne, ponieważ to zaprzecza temu, co mówiłaś, nie? Czyli to niekoniecznie jest tak, że każdy może sobie od tak przejść na jedzenie intuicyjnie, ponieważ jest ogrom osób, które jako intuicyjne stosowałyby nieświadomie, bądź świadomie, bądź po części świadomie, zasady z jakiejś diety, na której były. Nawet jeżeli to była dieta zbilansowana, ale redukcyjna, no to jednak posiłek intuicyjny podświadomie będą myślały sobie, że to jest ten posiłek, który powinien być, ale tak naprawdę to był posiłek, który miał być na diecie redukcyjnej, prawda, a nie na normokalorycznej diecie. Tak, że wydaje ci się, że dla mnie taka porcja jest za dużo, nie? To jest niemożliwe. No, tak jak powiedziałaś, zjem, mam ochotę na coś jeszcze, bo być może dzisiaj miałam długi spacer, czy cokolwiek, czy po prostu kobieta przed miesiączką na przykład. No, są takie momenty, że po prostu mamy jakieś większe zapotrzebowanie, ale nie, ja zawsze jadłam tylko dwie kanapki, jak trzecią, przecież ja nie mogę zjeść trzeciej kanapki. Dokładnie. I to jest ta kwestia nauczenia się podstaw, a tak jak ja wspomniałam, że są osoby, które są od 10, 20, 30 lat czasem na dietach, Oczywiście. Są takie osoby, to takie osoby nie pamiętają już tak naprawdę, że można nie stosować żadnych diet i na czym w ogóle może polegać takie jedzenie. Na czym bazować wtedy? Na czym bazować, jeżeli ja nie wiem, co ja mam zjeść, nie? Przecież, bo to się łączy z tym, przecież jeżeli ja bym mogła jeść wszystko, no to ja bym cały czas jadła. Tak. Albo ja bym się przejadała, albo ja bym nie dojadała. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby się tego nauczyć. Tylko że to nie jest takie proste, że pójdziemy raz sobie do psychodietetyka, powiedzmy, czy dietetyka i się tego od tak nauczymy. Raczej nauka przywracania jedzenia intuicyjnego porównywana jest do takiej drogi z górkami i z dołkami, nie? Czyli raz jest trochę lepiej, raz jest trochę gorzej, ale po pewnym czasie zaczynamy łapać, o co chodzi, nie? No ale tutaj wróćmy sobie trochę do tych filarów, bo one są bardzo, bardzo naprawdę ważne w tym. Ja bardzo lubię o nich mówić z tego względu, że chcę troszeczkę zaprzeczyć temu, co się bardzo, co tak ja to zauważam przynajmniej w mediach społecznościowych, że jedzenie intuicyjne może doprowadzić na przykład do otyłości. Nie wiem, czy się z tym spotkałaś? Nie. Ale ja się spotkałam z racji tego, że przede wszystkim pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania, no to one takie obawy oczywiście mają.
Więc mówię sobie, no jak ja bym miała jeść teraz to, co chcę, to właśnie zaczęłabym tyć, 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 to by się nigdy nie skończyło, nie? No tylko, że w momencie odchodzenia od diet redukcyjnych, rozpisanych, warto jest właśnie wrócić sobie do tych naszych filarów, czyli nie tylko szanowania głodu i sytości, ale takiego pogodzenia się z jedzeniem, zaprzestania stosowania restrykcji, tak jak oczywiście już mówiłyśmy, ale też kompensacji. Czyli jeżeli ja zjem więcej niż uważam, że powinienem zjeść, no to żeby nie zaczynać tego spalać, nie? Bo przecież ja zjadłam więcej niż zwykle, no to już teraz powinnam, nie wiem, zrobić godziny cardio. No ale też poczucie winy po jedzeniu, żeby to starać się też troszeczkę zmienić do tego nastawienie, nie? Że zacząć ufać, że jeżeli mój organizm mi mówi, że jak jestem głodna, to on ma do tego powód, nie? Tylko że tutaj pojawia się takie zagrożenie, że czasami, jeżeli byliśmy lata na diecie, no to możemy jeść nie dlatego, że jesteśmy głodni, tylko dlatego, bo inni jedzą. Więc jest ogólne przyzwolenie do jedzenia, nie? A jako, że byłam na diecie, no to mam takie nastawienie, że jedzenie jest strasznie atrakcyjne, ponieważ zawsze była dla mnie jakaś restrykcja, nie? Teraz tego ograniczenia nie ma, jest przyzwolenie, inni jedzą, no to ja teraz trochę olewam też to, czy jestem głodna, czy jestem najedzona, co mój organizm do mnie mówi, albo chce mi powiedzieć, ale jest to zblokowane i jem, no bo ty jesz, nie? Bo nikt na mnie nie spojrzy, nikt sobie nic nie pomyśli, bo to też bardzo często o to zahacza, nie? Więc tu jest ogrom takich niuansików. To też kojarzy mi się, jak rozmawiałyśmy jakiś czas temu i u mnie i u Ciebie na kanale nagrywałyśmy o zaburzeniach odżywiania i naszych historiach. Tak. I tutaj też, że osoba, która ma zaburzenia odżywiania, ma czy w grupie przy jedzeniu takie myśli, które człowiek bez tych zaburzeń odżywiania nawet by nie pomyślał, prawda? Dokładnie. Ja podlinkuję te nasze filmy i tam wiele takich rzeczy. Ja tak po latach widzę, jak bardzo, jakby dla mnie po latach, pamiętam, no mówię, no to już kurde, kawał czasu minął, natomiast samo to, że wtedy niewyobrażalne było dla mnie zostawić coś na talerzu, nie? Na zasadzie, że jak już mam, no to już zjem wszystko, wiadomo. Często albo to były rzeczy wyliczone, albo po prostu już w formie jakiegoś tam kompulsywnego objadania się później. A teraz jest to dla mnie normalne, że nie wiem, zjem coś do połowy i na przykład zostawiam i po prostu nie myślę o tym, czuję ten sytość, nie? Że wiem, że to już jest maks. Innym razem to, że sobie dojem coś, albo że zjem coś powszechnie uznawanego za niezdrowe, bo wiem, że mój organizm tak sobie to reguluje, że nie będę trzy razy dziennie chodzić, nie wiem, do McDonalda na kanapkę drwala, tylko że jak pójdę ze znajomymi na pizzę, to potem będę jeść jakieś inne rzeczy, które organizm sobie dobrze reguluje, no nie? A tak jak rozmawialiśmy w kuluarach, to tak właśnie mogą być jakieś zaburzenia, prawda, na przykład gospodarki hormonalnej, które mogą nam cały czas wysyłać tą ochotę na te fast foody czy na te słodycze, no ale to mówimy o osobach, które mają, tak jak wspomniałaś, różnego rodzaju zaburzenia, ale w większości przypadków, kiedy to wyregulujemy, to nie ma takich obaw, prawda? Tak, ale teraz bym chciała tylko jeszcze rozwinąć to, co powiedziałaś troszeczkę, bo bardzo fajnie, że zaczęłaś o tym mówić, ale chciałabym tylko dla naszych obserwujących wytłumaczyć, z czego to się może brać, nie? Przede wszystkim to miało związek z tym, że była restrykcja, nie? Tak. Czyli mózg podświadomie, jeżeli mu zabierasz coś, ograniczasz coś, no to on albo będzie tego chciał. Albo kalorie, grupy produktów, to będzie super atrakcyjne dla niego, nie? W tym momencie ten wspomniany jakiś burger z fast fooda nie jest dla ciebie niczym aż tak super atrakcyjnym, nie? Bo wiem, że w każdej chwili zawsze możesz to zjeść, nie? A jednocześnie masz zbudowane podstawy dietetyczne, żywieniowe, które pokazują jakby też, które pokazują tobie, że ty wiesz, jak ty się czujesz po takim burgerze, a wiesz, jak się czujesz po zbilansowanym dobrym posiłku, nie? I jesteś w stanie szanować to, że moje ciało serio się dobrze czuje po tych zdrowych produktach, nie? Oczywiście nie mówię o zdrowych, które są... Kurczak, ryż, warzywa. To jedno, ale też mi się od razu lampki zapalają z dziedziny zaburzeń odżywiania, gdzie często dziewczyny jako zdrowe traktują posiłki, które mają kupę warzyw, po prostu pół kilo warzyw, nie? Zero tłuszczu i tak dalej. To nie jest zdrowy posiłek, nie? To jest posiłek, który może powodować problemy ze strony układu pokarmowego, no ale... Sorry, on nie jest zbilansowany, nie? I nigdy nie będzie, więc tutaj mówimy o dobrze zbilansowanym posiłku,
który po prostu też do nas jest dopasowany. Ja często o tym mówię, tutaj też pozwolę sobie taką prywatę trochę wtrącić, że na przykład ja po posiłku, dlaczego o tych warzywach mówię, nie? Ja po posiłku, w którym jest dużo warzyw, się po prostu czuję źle. Ja nie mogę takich posiłków spożywać, nie? To muszą być lekkostrawne bardziej produkty, no bo wiem, że później będę wzdęta, będzie mi źle i no nie będę się dobrze czuć, nie? To wtedy serio po takim maku bym się czuła lepiej, nie? Czasami. No ale właśnie, tutaj też chodzi o to, żeby to zrozumieć, żeby zobaczyć, jak nasz organizm działa i kolejny filar, szanować to nasze ciało, nie? Czyli szanować to, czego ono potrzebuje z jednej strony, ale też tego, czego nie toleruje, nie? Bo wielokrotnie się mówi, że nie ma jednej idealnej diety i takie jedzenie intuicyjne jest trochę odpowiedzią na to, nie? Że intuicyjnie, jeżeli tą intuicję sobie wypracujemy, nie wiem, czy jest takie pojęcie, ale tak, to wtedy to może też zafunkcjonować, nie? Tylko intuicja chyba się pojawia też wraz z jakimś właśnie wzrostem świadomości, myślę, bo to tak w kontekście życiowym od razu mi się też kojarzy, nie? Że intuicję do ludzi zdobywamy i z wiekiem, i z doświadczeniem, z samoświadomością jakoś na temat działania psychiki i tak dalej. Natomiast jeszcze te ograniczenia, cofając się na chwilkę, to kojarzą mi się też z tym powiedzeniem, że nie myślimy się o różowym słoniu. Teraz w tym momencie, proszę moi drodzy widzowie, nie myśleć o różowym słoniu. I oczywiście większość osób od razu to widzi. Podobnie jest z ograniczaniem jedzenia. Tak, nawet dzisiaj o tym mówiłyśmy, nie? Że im więcej nie mogę, tym więcej muszę. Czyli im bardziej mówię sobie, nie mogę tej czekolady, nie? Nie mogę jeść czekolady, nigdy nie zjem czekolady przed okresem. No to tym bardziej mi się chce tą czekoladę, nie? Tym bardziej w pewnym momencie muszę pęknąć po prostu i ją zjeść. No i kolejna bardzo ważna rzecz, bo to jest kwestia tego, że też są silne przesłanki naukowe do tego, że jedzenie intuicyjne może być korzystne w aspekcie leczenia, wychodzenia z napadowego objadania się. Z tym, że jeden z filarów, czyli jedna z rzeczy, które musimy sobie wyrobić, jeżeli chcemy przejść na faktycznie jedzenie intuicyjne, to jest to, aby zaprzestać jedzenia pod wpływem emocji. Czyli tutaj nie ma sytuacji, w której ja jem intuicyjnie, w której ja jem emocjonalnie, czyli pod wpływem silnego napięcia emocjonalnego, stresu, radości, jakiejkolwiek emocji silnej. Ja sięgam po jedzenie i ja mówię, że przechodzę sobie na jedzenie intuicyjne. Bo wtedy, kiedy będzie mi źle, ja po prostu po to jedzenie sięgnę. I nie dlatego, że mój organizm mi tak podpowiada, tylko dlatego, że to jest mój sposób, no autoagresywny, ale jednak sposób radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, nie? Ale to jest też, dochodzi kwestia radzenia sobie ze stresem, umiejętności nabycia takich, prawda? Absolutnie. Rozładowywania napięcia. Tak, w inny zdrowy sposób, nie? Dlatego też ja zawsze mówię w kontekście przechodzenia na jedzenie intuicyjne, bo zazwyczaj, jeżeli mówimy o przechodzeniu na jedzenie intuicyjne, to mówimy o osobach jednak, które właśnie na tym intuicyjnym jedzeniu założenia nie są, czyli są na dietach. I na przykład we współpracy z podopiecznymi, tak jak ja na przykład współpracuję, najpierw sobie patrzymy, jak ten ktoś je, jakie ktoś ma nawyki, ja wyłapuję mnóstwo przekonań właśnie z diet i sobie zaczynamy to kwestionować, nie? Patrzymy, jak to teraz funkcjonuje, myślimy sobie o czym, do czego zmierzamy, no i też zaczynamy uczyć się tego, żeby nie radzić sobie poprzez jedzenie, nie? Z emocjami. Tak, to chciałam chyba powiedzieć. Okej. Jakie są jeszcze kolejne takie filary w takim razie? Tak, już mówiłam o szanowaniu ciała, mówiłam o... Aha, wiem co. To jest bardzo fajne. To, żeby zacząć odnajdywać takie niuanse w jedzeniu. W sensie nie mylmy tego też jedzenia intuicyjnego z uważnym, to będę mówiła zaraz. Ale chodzi o to, żeby odkryć też odczuwanie danych produktów. Dziwne to brzmi, ale o co mi chodzi? O to, że w toku stosowania różnych diet możemy mieć taką pokusę, żeby na przykład zamienić sobie tego naszego Snickersa na jakiś zdrowy zamiennik, prawda? Ale to dlatego, że myślimy sobie, że skoro zjemy ten zamiennik, no to będziemy też usatysfakcjonowani, ale zjemy jednocześnie mniej kalorii, więc hachmencik jest i jest fajnie. No tylko, że nasza głowa wtedy ma ochotę na tego Snickersa, nie? Z jakiegoś powodu. I tutaj w jedzeniu intuicyjnym zdecydowalibyśmy się na tego Snickersa, ponieważ
Jest takie założenie i ja się z tym bardzo, bardzo zgadzam, ponieważ kiedyś też próbowałam się oszukać i to nigdy nie działało. Ale nie tylko ja oczywiście, tylko też ogrom podopiecznych. No, to jest jakaś chyba popularna wiedza w tym momencie, wydaje mi się, że to właśnie ten Snickers spowoduje, że ja zjem te 250 kalorii, ale będę usatysfakcjonowana, już nie będę o tym myślała. W momencie, kiedy ja bym zjadła sobie, nie wiem, skyr o smaku Snickersa, tak? To dalej ja zjadłam skyr o smaku Snickersa, nie? I gdzieś tam ten mój apetyt dalej będzie rozhulany. No. On nie będzie zaspokojony. Dokładnie. Więc tutaj też szanujemy te swoje potrzeby i nie kwestionujemy tego, nie? Oczywiście, jeżeli, cały czas przypominam, jeżeli nasza baza jest odpowiednia, właściwa, nie? Zrównoważona. Jeżeli te nasze zachcianki przekraczają, nie wiem, 20-30%, to znaczy, że już tutaj jest to jakiś taki alarm, nie? Że coś może być nie tak i może faktycznie ta nasza podstawa dietetyczna jeszcze nie jest zbyt dobra. Jednym z częstszych błędów, z jakim ja się spotykam we współpracy z osobami, które dążą do jedzenia intuicyjnego, a przyznam Państwu, że nawet jeżeli mówię o osobach, które cierpią w danym momencie na zaburzenia odżywiania i do mnie przychodzą, no to ponad 90% mówi o tym, że ona by chciała jeść intuicyjnie, by chciała nie myśleć o jedzeniu, bo takie są zalety, nie? Nie myślę o jedzeniu. Tak. Jem sobie, co chcę, nie muszę planować tego żywienia nie wiadomo jak. Jeżeli ta nasza ochota przekracza, ja mówię 20-30% naszej diety, no to tutaj bym zastanowiła się nad tym, czy nasze główne posiłki nie są po prostu zbyt małe. I powiem Tobie, Daria, że ja spotykam się z tym notorycznie. I to jest właśnie to, co mówiłam wcześniej, że wiele osób stara się te zasady żywieniowe, które zna właśnie z jakichś diet, przełożyć na zdrowe jedzenie na co dzień, no ale zapomina o tym, że wtedy się odchudzała, w związku z czym te posiłki są po prostu za małe, no a więc ma się ochotę po prostu na więcej słodyczy, no bo jest się w deficycie energetycznym. Tak, tak. Tutaj też przede wszystkim początkowo mówimy, i chcę to bardzo mocno zaznaczyć, nie? Żeby nie było czegoś takiego, że o, ja chcę przejść na jedzenie intuicyjne i sobie schudnąć, nie? Przy okazji. Bo to jest taki, to nie jest szczere, nie? W tym momencie, kiedy przychodzimy na jedzenie intuicyjne, mówimy o tym, żeby zadbać o to ciało i na początku najlepiej jest i uważam, że nie da się przejść na jedzenie intuicyjne, jeżeli nie myślimy o tym, żeby odrzucić początkowo tą mentalność dietetyczną. No bo jeżeli podstępem chcemy schudnąć, to będziemy podstępem stosować jakieś zasady, których się nauczyliśmy wcześniej, nie? I nie będziemy dalej ufać swojemu ciału. Nie ma takiej szansy. W związku z czym tutaj trzeba zadbać o to, żeby ta dieta początkowo była nie tylko zbilansowana, tak jak już mówiłam 10 razy, ale też właśnie odpowiednia pod kątem energetycznym, no i żeby te nasze główne posiłki były naprawdę satysfakcjonujące dla nas, a nie takie, które uważamy, że powinny nas satysfakcjonować. Czyli obalasz troszkę to właśnie, no to co zresztą pytałam na początku, to właśnie, że z dnia na dzień nie każdy po prostu będzie w stanie myślę, tak że zrobić. Większość nie. Właśnie. I to jest to, co często mówię, że żeby improwizować, trzeba się tego nauczyć, czyli jeżeli mamy dobrego improwizatora, stand-upera, on nie wyjdzie nigdy spontanicznie od tak po prostu i rzuci świetnymi żartami, tylko on się przygotowuje do tego. I to tak samo tutaj też mi się kojarzy, no bo jedzenie intuicyjne jest tak pewną formą improwizacji, czyli odpowiadania na rzeczywistość, ale no właśnie musimy mieć jakiś background i to jest bardzo ważne. I musimy to czuć przede wszystkim. Ja wiem, że to nie brzmi, ja nie lubię za bardzo używać takich sformułowań, że musimy to poczuć, nie? Dlatego, że to myślę, że jeżeli ktoś nie czuje, to po prostu nie czuje, nie? Więc to za dużo nam nie da, a mój też cel jest tego tutaj spotkania naszego, żeby ktoś coś z tego wyniósł. W związku z czym na pewno tutaj bym podkreśliła rolę współpracy psychodietetycznej, ponieważ naprawdę, jeżeli ktokolwiek próbował kiedykolwiek przejść samodzielnie na jedzenie intuicyjne po latach diet, to jest hardkorowo trudne ze względu na to, że my nie mamy tendencji do tego, żeby dać sobie więcej tego jedzenia, no bo przecież te wszystkie ograniczenia, te głosy w głowie zaczynają nam tutaj narzucać. Tak, i w ogóle to też jest jeden z filarów jedzenia intuicyjnego, żeby przestać słuchać głosów w głowie. A tych głosów jest dużo, one nawet się dzielą na kilka kategorii, czyli jest na przykład policjant dietetyczny, który ci mówi zakazy i nakazy tam z różnych diet, a jeżeli mówimy jeszcze osoba, które były na dziesiątkach diet, czy na diecie keto, na diecie wysokowęglowodanowej, na jakiejś kopenhaskiej i innych tam, wiadomo, no od lat można było być na setkach diet. Tak.
to tych zdań też będzie tyle, że człowiek się po prostu czuje sprzeczna, zagubiony. Nie wie, czego słuchać. Tak, nie? Tak, tak. Więc tutaj też trzeba to sobie wyłapać. Ja uwielbiam robić to właśnie z podopiecznymi, że nazywamy sobie i wypisujemy te wszystkie myśli, z którymi nie chcemy się w tym zgadzać w momencie, nie? Po to, żeby sobie je zakwestionować, zapytać się, czy ty teraz serio w to wierzysz, czy ty po prostu tego słuchasz automatycznie, bo to jest w swojej głowie po tych wszystkich latach diet, nie? Więc też właśnie odrzucanie i niesłuchanie tych głosów. Jest jeszcze też taki buntownik, jest taki... buntownik to jest taki, że a dobra, to jedno ciasteczko, nie? Jedno teraz, nie? Chodzi mi o to, że w takim słowie a tylko jedno ciasteczko, już jest to, że ja nie mogę jeść ciastek, nie? Jedno ciasteczko to jest już grzeszek. Nie powinnam, to jest ale mój dobra. Grzeszek, no, ale a tylko jedno, nie? Nie, więc to jest to i jeszcze jest informator żywieniowy, czyli takie zasłyszane gdzieś tam normy, nie? Że kobiety powinny jeść 2000 kalorii, nie? Albo mężczyźni powinni jeść dużo białka, nie? Albo coś tam, takie rzeczy, które po prostu motają w naszej intuicji i staramy się wtedy jakoś podświadomie do tego zmierzać, nie? Więc dlaczego pomoc psychodietetyka w tym momencie jest dobra, takiego, który specjalizuje się może właśnie w przechodzeniu na jedzenie intuicyjne, wie co wyłapać, no to po to, żeby jakby na nowo ustawić taką bazę, nie? Naszą. Czyli ustawia bazę, a później zaczyna albo wspierać, znaczy najlepiej wspierać pomysły podopiecznego, nie? Czyli na przykład podopieczny ma ochotę sobie, nie wiem, zjeść jakąś drożdżówkę, ale podświadomie myśli, że to jest coś złego, nie? No to on mówi, no to zjedz sobie tą drożdżówkę, zobacz, jak będziesz się czuł, nie? Wziąłem, zjada tą drożdżówkę, okazuje się, że spoko, ale nie jest jeszcze tak nasycony. No to on mówi, no to co byś dodał do tego, nie? A on, no w sumie tutaj w tym posiłku jest troszeczkę mało białka, może to powodować, że nie jestem taki nasycony. Tutaj też chodzi o tą świadomość, nie? No to sobie dodam jakiś, nie wiem, skyr, nie? Do tego. No i drożdżówka i skyr, całkiem sensowny posiłek, już, nie? No może się najeść, jest spoko. Więc też chodzi o taką świadomość, trochę wzmocnienie tego, że twoje pomysły, drogi niedietowiczu w tym momencie, tak, nie są złe, nie? Intuicyjne. Tylko, że nie ma się takiej pewności, jeżeli się tego nie stosuje, nie? Jeżeli nie ma się wsparcia specjalisty. Więc tutaj zawsze jest dobrze wychodzić od jakiejś takiej bazy i później tą smyczkę popuszczać, nie? Głupio to brzmi, ale, no, ale taka jest prawda, żeby też wyrobić takie właśnie intuicyjne podejście na nowo i zobaczyć, czy ktoś ma tendencję do przejadania się, jeżeli tak, to jakie przekonania za tym przejadaniem się stoją, nie? Czy to nie jest przypadkiem ten element jedzenia intuicyjnego, nie? Jeżeli ktoś nie dojada, no to czy za bardzo te myśli w głowie nie zaczynają krążyć wtedy, nie? No bo coś musi hamować tą osobę. Na przykład wiele osób ma takie przekonanie, mówię, jak ja zacznę jeść, to będę gruba, po prostu. Jak zjem tyle, ile bym chciała, to... To będę gruba, bo przecież zawsze jak wychodziłam z diety, to tyłam. No to dlaczego ma to nie działać tym razem? Nie? A dlaczego? No dlatego, że teraz jest troszeczkę inna sytuacja. Ty teraz nie starasz się schudnąć, ty teraz nie starasz się być restrykcyjna, ty teraz starasz się przede wszystkim odbudować poczucie, właśnie tą świadomość interoceptywną, czyli... Kontakt z ciałem. Czyli kontakt z ciała właśnie z... Kontakt głowy z ciałem i właśnie poczucie i głodu, i sytości, i szanowanie tego. No i jeszcze jeden jest filar, który jest bardzo, bardzo ważny i uzupełniający do kwestii dietetycznej, no a mianowicie chodzi o aktywność fizyczną, czyli to, żeby przestać, i tutaj często jest potrzebna chwila przerwy w aktywności, jeżeli wcześniej ją wykonywaliśmy tylko ze względu na to, żeby schudnąć, żeby przestać traktować ją jako narzędzie do odchudzania, a odnaleźć w niej coś przyjemnego, odnaleźć w niej nie tylko coś przyjemnego, ale przede wszystkim taki aspekt zdrowotny dla ciała, no bo to jest, kurczę, no przecież potrzebne, tak, każdemu. Więc też, żeby tutaj sobie na nowo zbudować to takie połączenie, nie? I odłączyć to właśnie od tego, nie? Że o, dzisiaj więcej ćwiczyłam, to zasłużyłam sobie na coś tam, nie? No, ty zasługujesz na to jakby zawsze, no, ale zastanów się, czego potrzebujesz w tym momencie, nie? W pewnym momencie naprawdę, kiedy to zaczyna się regulować, to jest przepiękne, nie? To jest przepiękne, to bo prawda. Dana osoba łapie się na tym, że kurczę, automatycznie pomyślałam, że ach, kurde, jest to ciasto, to bym je zjadła, ale później sobie zdałam sprawę, że ja tak naprawdę nie mam ochoty na to ciasto. Ja w pierwszej kolejności miałam na nie ochotę, no bo wcześniej ja nie mogłam go jeść, nie? Ale teraz no leży, tak naprawdę go nie lubię, nie? Źle się po tym czuję, jest mi ciężko. No.
I też tylko... te smaki też się, mam wrażenie, że mogą zmieniać, nie? Takie właśnie tak, ochota na coś. Oj tak, zdecydowanie. Tutaj ja zawsze podaję taki przykład, w którym sama kiedyś, jak byłam na restrykcjach, ja sobie marzyłam, co ja będę jeść, jak już będę w swojej idealnej masie ciała, jaką tam sobie wymyśliłam. No ale pech chciał, że w momencie, kiedy już wyrównałam sobie hormony głodu i sytości, to ja na te ochoty nie mam, na te rzeczy nie mam ochoty. Jest mi, i tak pamiętam ten pierwszy moment, że tak aż mi się tak smutno zrobiło, że ja tak jadłam i były te inne rzeczy, które tak chciałam zjeść, ale ja już nie miałam na nie ochoty. Nie tak. Mówię, kurde, no. To od razu mi się kojarzy z sytuacją, kiedy ktoś po prostu zdrowo się odżywia, bo lubi, właśnie wie, po czym się dobrze czuje i ktoś mi mówi, no weź zjedz, no po co sobie tak zabraniasz, nie? Ale ja naprawdę nie mam na to ochoty i no jak możesz nie mieć ochoty? No ja już jem trzeci tak. kawałek, to jest takie smaczne, nie? Ale naprawdę można nie mieć ochoty, nie? No, to jest niesamowite. To jest, Daria, wspaniały przykład i bardzo często w pewnym momencie, kiedy współpracuję z osobami właśnie, które zmierzają ku jedzeniu intuicyjnemu, dochodzimy do momentu, gdzie ta osoba zaczyna się zastanawiać, ja nie mam ochoty, bo mam jeszcze przeszłość dietetyczną, czy ja nie mam ochoty, bo ja serio nie mam ochoty, nie? Tak. I tutaj ja mówię, no to sprawdź, jak będziesz się czuł, nie? No bo to jest jak najbardziej okej i to jest, kurczę, jeden z takich bardziej zaskakujących momentów, gdzie zaczynasz właśnie czuć, że ty serio nie masz ochoty i to nie jest dlatego, że się ograniczasz, tylko ty realnie nie czujesz się potem dobrze, nie? I to jest wspaniałe, kiedy zaczynamy to odkrywać, ponieważ tą świadomość już budujemy sobie przez ten jakiś czas tego procesu przechodzenia na jedzenie intuicyjne. I tak, i to jest super, nie? Jak ja mówię, ale ty możesz serio nie mieć ochoty, nie? Tak. Nawet jak w ciebie babcia czy ciocia wymusza, ty serio możesz powiedzieć, że nie chcesz. I to jest też okej. Okay. I to, że ktoś by pomyślał, że ty jesteś na restrykcji, bo wcześniej zawsze cię znał jako osoba będąca na diecie, no to jest jego problem, a nie twój. Chociaż to się zdarza, oczywiście mamy też takie doświadczenie. Oczywiście. I to wiadomo, że jeżeli ktoś miał w przyszłości zaburzenia odżywiania, teraz realnie już ich nie ma, ale przy kimś z rodziny na przykład powie, że nie, ja naprawdę nie mam ochoty, no ale to jest dietetyczne, no weź zjedz. Ale tutaj nie ma cukru, Daria. No, to jest dietetyczne. To jest dietetyczna szarlotka. Oj tak. Tylko szklaneczka cukru. Ale tylko kosteczka masełka. Tak. Ale tak na poważnie tutaj jeszcze a propos tego, to co gdzieś tam też kiedyś po latach tych restrykcji mnie zaskoczyło, jak już właśnie słucham się intuicji, no nie? I to jest niesamowite, że kiedyś zawsze powtarzałam te takie sformułowania typu jak ktoś nie lubi słodyczy, to jest podejrzany, albo jak można się zasłodzić dwoma kosteczkami czekolady, nie ufam ci, nie? I nawet takie czasem takie mamy funkcjonują. I ja po latach faktycznie tak szybko się zasładzam, że mówię, jakbym Daria z zaburzeniami odżywiania sprzed 10 lat kontra Daria z teraz, to ja bym siebie nienawidziła z teraz, no. Bo laska się zasładza, tak. Nawet nie ma ochoty czasem na słodycze, nie? No, ale Daria, ale z czego to wynika? Z takiej podświadomej... Takie trochę zazdrości, nie? Tak. Takiej luzu w głowie. Ja ci zazdroszczę, że serio tobie wystarczy jeden kawałek i nie musisz o tym myśleć, nie? Ale to jest typowa mentalność dietetyczna. Przecież ja sama pamiętam, jak ty jadłaś opakowanie daktyli. Tak. Pamiętasz? 400 gramów to było. No. Teraz 3 daktyle i z głowy, nie? Nie wiem, kiedy jadą na to. No właśnie, no. Więc tak, tak, absolutnie, więc jeżeli ktoś tak mówi, to bardzo często, ja nie chcę nikomu wmawiać zaburzeń odżywiania, tak, oczywiście, dokładnie. Natomiast to pokazuje, że nie są obce restrykcje, nie? Ale też trzeba szanować to, że każdy jest inny, każde ciało jest inne, każdy ma inne potrzeby energetyczne i to jest okej, nie? I to jest normalne. Tak, i w ogóle to, co warto tutaj podkreślić, jeżeli chodzi jeszcze o to jedzenie intuicyjne, to jest to, że podstawą tego jest to, że mamy tutaj element dbania o zdrowie. Czyli ja wiem, co jest dla mnie, dla mojej psychiki dobre, dla mojego ciała, ponieważ wiemy, że zdrowie to nie jest tylko brak choroby, ale też dobrostan psychiczny tak. i fizyczny. W związku z czym dobrostan psychiczny to jest taki, że ja idę i nie muszę się ograniczać, więc zjadam sobie kawałek ciasta, ale jak idę, i ja widzę, że tam jest ciasto z kremem, których nie znoszę, no to po prostu go nie... No. Bo ja strasznie nie lubię biszkoptu po prostu i tak sobie pomyślałam od razu o takim, tym, z takim biszkoptem ten, no. Z galaretką? Nie, galaretkę lubię, no. Lubię kruche rzeczy w ogóle, takie no, tak. na przykład jak masz tarta, czy to się kruchość, karmel, to spoko, nie? Ale klimat takiego po prostu takiego ciasta, takiego napompowanego biszkoptu z jakimś sztucznym kremem, to...
Nie, żartuję, też nie lubię. No. No dobra, czy wszystkie takie filary już sobie wymieniłyśmy? Wydaje mi się, że tak. No dobra, a jakbyśmy miały spojrzeć na to, w jaki sposób się mówi w przestrzeni publicznej o diecie intuicyjnej, to co twoim zdaniem, według twojego też doświadczenia, bo masz bardzo duże doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania, co jest albo mitem, albo co cię alarmuje takim, że hej, nie powinno, tego nie powinno być przy mowie o jedzeniu intuicyjnym, bo to na przykład, nie wiem, czy nas wraca gdzieś do jakichś obszarów. Przede wszystkim to, że z racji tego, że jedzenie intuicyjne zawiera w sobie słowo intuicyjne, to wydaje się, że to jest super proste. Nie, intuicyjnie po prostu. W ogóle o co ci chodzi? Po prostu odrzuć nie myśl. Kulturę diet. Odrzuć wszystko i bądź... jedz sobie to, co chcesz. No tylko, że tak jak mówiłyśmy już wielokrotnie, nie chcę się 1000 razy powtarzać, ale to jest naprawdę ważne. Nie ma możliwości jedzenia intuicyjnie w momencie, kiedy się tego nie nauczymy, nie? Ponownie. Kiedy mamy to wszystko w głowie, nie jesteśmy w stanie tego odciąć od tak. Więc na pewno błędem jest myślenie, że to jest proste. Błędem jest myślenie to, że ja będę teraz się objadać, ponieważ mogę jeść wszystko, a to już sobie powiedziałyśmy dlaczego. Rozumiem, jeżeli mówimy o osobie, która nie ma wyrównanych hormonów głodu i sytości, to najpierw trzeba je wyrównać, czyli najpierw trzeba być na diecie normokalorycznej, bądź na surplusie więcej, energetycznym, tak. Jeżeli mówimy o osobie, która naprawdę była bardzo długo na restrykcji, bądź jest wygłodzona, bądź po prostu ma niedowagę i te hormony głodu i sytości no, nie funkcjonują, nie ma leptyny w ogóle, bo nie ma być z czego tej leptyny, nie? Więc na pewno tutaj poszanowanie dla tej naszej gospodarki hormonalnej, której nie da się oszukać. No po prostu jej się nie da oszukać, nie? Jeżeli nasz organizm będzie chciał się najeść, to on zrobi wszystko, żeby się najeść. I to się najczęściej odbija na naszej głowie, nie? Bo my się nie godzimy na to, że on chce się po prostu najeść. Więc na pewno nie jest to proste. Na pewno nie jest to jedzenie wszystkiego, jak wlezie i po prostu jedzenie intuicyjne 1000 burgerów dziennie. Tak jak sobie mówiłyśmy, bo to nie jest intuicja, to jest już zaburzenie, nie? Oczywiście nie mówię o jakichś takich skrajnych momentach, gdzie na przykład wychodzimy z zaburzeń odżywiania, restrykcyjnych. Tam w pewnym momencie dieta może wyglądać naprawdę zwariowanie, zanim dojdziemy sobie do takiego jedzenia intuicyjnego, ale to jest jakiś etap, nie? Poza tym, jakie jeszcze są... Ja coś dodam w takim razie najpierw, bo też mówisz o tym, że te przejście na to jedzenie intuicyjne nie jest łatwe i może być często trwać. I dla osób, które nas słuchają, a które nigdy nie były na żadnej diecie, bo są takie osoby, tak, coraz rzadziej co prawda się takie osoby spotyka, ale są osoby, które po prostu całe życie mają masę ciała w normie, jedzą tak zwane na co mają ochotę. I jest spoko. Tak, i raczej intuicyjnie nie przejadają się, po prostu no, mają taką, są na jedzeniu intuicyjnym, bo po prostu nigdy nie byli na diecie. I to nie chodzi o to teraz, żeby... komuś teraz wmówić, że to nie wiem, że ty teraz musisz szukać czegoś jeszcze innego, tylko to znaczy, że po prostu są osoby, które były całe życie na dietach i one chcą być w punkcie tam, gdzie ty. I o to chodzi. Chodzi mi tutaj o to, że mówimy do osób, które były na dietach, jednej, wielu, kilkudziesięciu, i które chcą być w tym punkcie tak zwanego jedzenia, na co mają ochotę, intuicyjnie, dobrze dla zdrowia, dla swojej głowy i bez restrykcji. Absolutnie tak. I tutaj jeszcze jedna rzecz mi się pojawiła w kontekście tego, co powiedziałaś. Oczywiście zgadzam się z tym, że każdy z nas zna osobę, która je intuicyjnie, nie ma problemu z masą ciała, nie ma problemu z jedzeniem, temat diet może dla nich nie istnieć, ale całkiem zdrowo się odżywia, prawda? Ale to, co mi jeszcze przyszło na myśl, bo tak sobie pomyślałam, jakie jeszcze mogą być komentarze, to, że no ale co jak ja na przykład chcę coś wykluczyć, ale nie mam problemu z żywieniem. No to tutaj pojawia się to, że intuicyjnie masz ochotę po prostu tego nie jeść, nie? Bo ci się to szkodzi, bo z jakiegoś powodu chcesz to wykluczyć. Nawet jeżeli to jest to element zdrowotny, albo chcesz stosować jakieś część zasad, na przykład z diety jakiejś, którą znasz, ale czujesz, że intuicyjnie po prostu bardzo dobrze się na tym czułeś, nie? Zawsze. Ja mam podopieczną, która bardzo dobrze się czuje na diecie niskowęglowodanowej. Ale to nie znaczy, że w 100% ma jeść teraz niskowęglowodanowo. Ona się do tego nie obliguje, ale dobrze się na tym czuje. Grunt to jest to, żebyśmy wypracowały sobie to, żeby miała elastyczność żywieniową, czyli jak są jej rodzice
i ma ochotę na lody, no to sobie je lody. Już nie myśli o to, czy to jest takie, czy siakie, czy jakie, nie? Ale intuicyjnie, ona szanuje swoje ciało, wie jak się czuje, wie co jej służy, nie? Wie też psychicznie, jak się czuje na danym jakimś tam zasadach żywieniowych. Ale to nie znaczy, że ona jest na realnej restrykcji, nie? Ponieważ w każdym momencie może sobie na coś pozwolić, na co tam ma ochotę. Dokładnie. Nie czuję się winna w związku z tym. To jest taki bardzo, bardzo, bardzo ważny element tego, nie? Mhm. I nie musi kompensować, odrabiać sobie, robić jakiś tam głodówek pomiędzy, czy innych dziwnych rzeczy, nie? Ale to też jest wskazówka dla osób, które powiedzmy są z taką osobą, że ktoś realnie może czegoś nie lubić, można też nie lubić po prostu jakiegoś jedzenia, czy nie wiem, nie przypadać za pieczywem na przykład. I to nie znaczy, że ta osoba jest na diecie od razu, to jest akurat komentarz mój dla osób, które lubią czasem spojrzeć komuś w talerz i skomentować. Oczywiście bardzo tego nie polecamy, z różnych przyczyn. Ale właśnie dlatego ja mam bardzo podobnie w kontekście właśnie tego, tak jak mówisz, tego niskowęglowodanowego podejścia. Jednocześnie totalnie nie mając, tak jak powiedziałaś, właśnie mając tą elastyczność. I to jest bardzo ważne. To jest słowo, o którym często też mówię i w odcinkach, bo czy elastyczność żywieniowa, czy elastyczność w kontekście psychicznym, tu odcinek z Pauliną Danielak, bardzo też polecam, też podlinkuję, o elastyczności właśnie takiej psychicznej. Generalnie elastyczność w życiu jest tak bardzo ważna, że to jest niesamowite. To też jest takie, moim zdaniem, w kontrze do etykietowania się i do na siłę ja po prostu jestem keto, chociażby nie wiem co, nie? Na siłę ja jestem, nie wiem, no już dobra, nie będę podawać może przykładów lepiej, bo zaraz zawsze po prostu uderzę w jakiś czuły punkt, więc wiecie o co mi chodzi. Skontrowersyjna jesteś, po prostu. Staram się nie być. No, ale wiadomo, jest takie zobaczenie. Miałam na przykład podopieczną, która była na diecie wegetariańskiej i chciała być na tej diecie, była jak najbardziej, ale zaszła w ciążę i strasznie miała ochotę na mięso. Tak. Zjadła troszeczkę tego mięsa i potem po ciąży znowu zaczęła być na tradycyjnej, znaczy na diecie wegetariańskiej. I to jest słuchanie intuicji, moim zdaniem. Nie? I w kontekście tak samo tego niskowęglowodanowego. No ja często o tym mówię w kontekście dietoterapeutycznym. Protokół żywienia niskowęglowodanowego ma bardzo dużo plusów, ale jeżeli to powoduje, że ostatecznie wbija nas to w restrykcje i doprowadza nas do zaburzonej relacji z jedzeniem, bo Boże, wypadłam z keto, bo zjadłam lody z rodzicami, tak jak wspomniałaś, albo mam ochotę dzisiaj na pizzę, ale nie, bo jestem na keto, nie. No to już jest problem wtedy, moim zdaniem. Tak, i tutaj to, co jest bardzo ważnym dopełnieniem tego, co powiedziałaś, to jest to, że chodzi o to, żeby wyrobić sobie, i to jest, to nie jest takie proste, nie? Ja to cały czas powtarzam, żeby nikt, kto nas słucha, nie pomyślał sobie, okej, to ja teraz jestem na restrykcyjnej keto, ale teraz sobie przejdę na luźną keto i nagle to się stanie, bo to się nie stanie nagle. Ale chcę podkreślić, że intuicja i elastyczność jest wtedy, kiedy nawet jeżeli stosujesz jakieś swoje zasady, na których, tak jak powiedziałam wcześniej, dobrze się czujesz, to nie czujesz się w restrykcji, nie? Tak jak osoby na diecie wegetariańskiej. Jest ogrom osób, które nigdy żadnej diety nie stosowały, ale z jakichś przyczyn wyklucza mięso. Tak. I to jest okej. Okay. Mhm. I to jest okej. Okay. Ona nie czuje, że o Boże, ale bym zjadł golonkę, nie? Tak. Nie ma takiego czegoś w nich. Tylko, że u osób, które były na dietach, pojawia się taka potrzeba trochę wytłumaczenia się, nie? Że ale to naprawdę nie jest dlatego, że właśnie ja chcę się ograniczać, nie, jakoś. Ja mówię, ale ja wiem, ty nie musisz mi tego tłumaczyć, nie? Jakby rozumiem. Więc tutaj też to są tak, kurczę, takie niuanse, że naprawdę tak fajne. Naprawdę ale jest fajny temat, lubię to. No, ale bo tak naprawdę to jest taka, wiesz, cienka granica, no nie? I tak. To osoba specjalista, tak jak powiedziałaś, to wychwyci. Czy to jest faktycznie, że serio, no nie mam ochoty, bo tego nie lubię, czy to jest, Boże, marzę o tym, ale nie mogę, nie? Ale też, wiesz, Daria, też tutaj w aspekcie tego specjalisty, dlatego tak ważne jest budowanie relacji, nie? Gdzie będziesz w stanie to wyłapać. I gdzie podopieczny nie będzie miał za zamiaru cię oszukać, nie? Tak wiadomo, że zazwyczaj jak przychodzimy do specjalisty, to nie po to, żeby go oszukiwać. No ale jeżeli nie mamy pewnego zaufania, a byliśmy przez lata na diecie i ktoś nam mówi, no przejdziemy teraz na jedzenie intuicyjne, no to nie jesteś do tego przekonany, no to sobie może na razie otwórz, nie? I poczekaj na to, albo porozmawiaj najpierw, zbadaj to, czy chcesz, no bo to też nie jest to, że każdy musi tak jeść, nie? Wiele osób, ja mówię, że wiele osób mam takie doświadczenie, że wiele osób chce, ponieważ ma dosyć diet i chce skorzystać z tych zalet jedzenia intuicyjnego. Natomiast nie ma takiego musu, nie? Czyli ja jestem wielkim zwolennikiem jedzenia intuicyjnego.
i zawsze będę. Bo sama po 15 latach bycia na dietach wypracowałam sobie taki moment, w którym jestem na jedzeniu intuicyjnym i czuję się po prostu wolna, nie? Nie muszę o tym myśleć. No dobra, bo coś powiedziałaś właśnie teraz, wydaje mi się, że tutaj też chciałabym o to zapytać, czyli o dieta jeden biegun, że jedzenie intuicyjne drugi. Czy tak właśnie to wygląda? Pytasz o to, czy to jest przeciwieństwo? No nie, niekoniecznie. Znaczy nie jest to przeciwieństwo, ponieważ bardzo często możemy wykorzystać dietę w drodze do jedzenia intuicyjnego, jeżeli chodzi właśnie o budowanie tych podstaw, nie? Oczywiście to nie chodzi o to, że przez cały czas budowania intuicyjnego jedzenia, przewracania go będziemy na restrykcyjnej diecie, nie, ale możemy jakieś aspekty z tej diety wyciągnąć sobie, nie? Poza tym, jeżeli mówimy o diecie jako o sposobie życia, no to wiadomo, że nie mówimy o rozpisce, nie? Rozpisanej posiłek po posiłku. Zresztą no, są osoby, które na przykład potrzebują redukować, tak? Zredukować masę ciała ze względów zdrowotnych bądź sportowych. No i to nie jest złe, nie? Ostatecznie. I nie zawsze są w stanie intuicyjnie to zrobić. No bo to jest bardzo ważny element. No, są osoby, które będą w stanie, ale są osoby, które są smakoszami i one w momencie, kiedy będą miały intuicyjnie sobie tam zbilansować dietę redukcyjną, no to coś będzie tak smakować, że trochę oleją tę sytość, nie? Więc to też trzeba rozpoznać, kto jakim jest typem. Nie? Myśliłam właśnie nowe określenie. Myślę, że mogę podpowiedzieć wszystkim profilom ciało pozytywne. Diet shaming. Nie wiem, czy jest coś diet takiego? Shaming, jak już. Sorry, diet shaming. Diet shaming. Bo jeżeli mówimy, kultura diet jest zła, ja wiem, o co chodzi z jednej strony, ale z drugiej strony to jest takie wbijanie, że okej, jeżeli ty jesteś na diecie, no to co, to ty jesteś zła? Jakby wiesz, jakby tak bardzo nie lubię tych etykiet wszystkich x-shaming, x-ink, x coś tam. I tutaj ja rozumiem, o co chodzi i to ma oczywiście jak najbardziej właśnie to jakby wskazanie, tak zwana kultura diet, czyli to, że my zawsze jesteśmy na tych dietach, ja rozumiem, ale nie możemy tak podchodzić jednocześnie, że to jest jedyna droga. I jakby o ile intuicja jest mega ważna i każdy ją musi mieć, powinien korzystać z niej może, nie? Jednocześnie rola diet, tak jak powiedziałaś, może być w niektórych przypadkach i nie możemy jakby tutaj tego skreślać. Znowu, elastyczność taka pomiędzy tym wszystkim, kiedy warto zastosować tą dietę, a kiedy jednak po prostu uwolnić się od tej diety. Tak, po prostu chodzi o to, żeby dietę, mówię dietę rozpisaną, wykorzystywać jako narzędzie. Narzędzie, to tak, jest narzędzie, dokładnie. To nie chodzi o to, żebym przeszła na dietę, już zawsze będę na diecie, ale też żeby nie było tak, że ja przechodzę na dietę, później wszystkie te zasady z tej diety przechodzą mi na codzienność, ja się odłączam w ogóle od potrzeb mojego organizmu, bo zaniedbałam je w momencie, kiedy byłam na diecie, nieświadomie. No ja później nie wiem, co mam zrobić, nie? Bo nie jestem w stanie już wrócić do tego, co było wcześniej, no bo przecież to mnie doprowadziło do tego, że poszedłem na dietę i tak dalej, nie? No, często jest tak, że intuicyjnie, ze względu na jakieś środowisko, ze względu na bardzo dużą dostępność przetworzonej żywności, ze względu na to, że na przykład osoby w naszym otoczeniu są na diecie, my też intuicyjnie nie jesteśmy ideałami, prawda? Tak. Więc tutaj czasami konieczne są pewne modyfikacje, nie? Czyli wyłapanie, w jakim aspekcie ja mogę być intuicyjny, a w jakim aspekcie ja może muszę przejść na dietę, jeżeli potrzebuję czegoś z tej diety, no bo trudno, żeby na przykład osoba, to już idę w skrajności, ale ciężko, żeby osoba, która na przykład ma niewydolność nerek, intuicyjnie jadła tak, żeby dieta jej służyła, ponieważ dieta, wiadomo, w niewydolności nerek, no jest bardzo trudna do zbilansowania przez dietetyka, co dopiero przez osobę, która nigdy na żadnej diecie nie była. Więc tutaj musimy pamiętać, że są momenty, w których dieta, czy to dieta rozpisana posiłek po posiłku, czy to schemat dietetyczny, czy to jakieś wskazówki, no wskazówki to już w ogóle, nie? Jest niezbędna po prostu tak. Dla zdrowia. I nie można właśnie diet shamingować. Ale już, kurde, używam tego. To jest już moje drugie określenie, bo pierwszego wymyśliłam fit shaming, a drugie diet shaming. Nie można oceniać oczywiście z góry, no nie będę takich banałów tutaj mówić, ale nie ma co oceniać, ponieważ po prostu nie wiemy, w jakiej sytuacji jest dana osoba, na jakim etapie jest, czy to jest może etap przechodzenia na jedzenie, no w ogóle
kurde, no ja jestem w ogóle, ja bardzo nie lubię tego, kiedy oceniamy jedzenie czyjeś, nie? Po prostu, tak, dokładnie. Po prostu uważam, że to jest bez sensu. Tak, no i jakby tak kończąc temat tego tak zwanych właśnie, czy kultury diet, czy diety w ogóle, musimy pamiętać o tych narzędziach, że są osoby, które muszą mieć i nic nam do tego, że tak powiem. To jest też bardzo ważne, żeby tego nie oceniać. Jeżeli ktoś nie chce jeść glutenu czy tam pszenicy, to nie mówimy jej, a ty jakby tak naprawdę to nie ma badań, które mówią, że po pszenicy się możesz czuć źle i w ogóle wymyślasz, nie? Tylko po prostu to szanujemy, bo to nie jest nasz wybór, tylko kogoś. Tak? To też jest bardzo, oczywiście, bardzo ważne. Oczywiście, nic nam do tego. Nic nam do tego. Ja zawsze jak rozmawiam z osobą, która jakieś ma wykluczenia, czy to ze względu na to, że jeszcze nie jest na tym etapie, że ich nie ma, czy to ze względu na to, że jakieś wykluczenia jej służą, czy to ze względu na jakieś przekonania etyczne i tak dalej, i tak dalej. I ktoś to komentuje, no to ja i pytam ją o to, co ma zrobić. Ja mówię, no ale to jest kogoś problem, a nie twój, nie? To nie jest twój problem, że ktoś ci komentuje. Nikt nie powinien tego robić, no bo dlaczego ma to robić, nie? Ty jesteś dorosły zazwyczaj. No, a propos pracy ze specjalistą jeszcze tutaj, chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo my nagrywałyśmy z Dorotą ten odcinek, który mówiłam, że już zresztą go podlinkuję, tam stricte o zaburzeniach odżywiania i Dorota wtedy podkreślałaś, że bardzo ważna jest praca jednocześnie z dietetykiem i psychologiem, nie tylko z psychologiem, dlatego że głodny mózg nie będzie podejmował dobrych decyzji, tak mówiąc bardzo prostymi słowami. Dokładnie to Dorota opisywała właśnie w tamtym odcinku. I tak sobie myślę w tym kontekście, w sytuacji kompulsywnego objadania się, wiecznego głodu i tego, że mamy poczucie, że jesteśmy uzależniona od słodyczy, a tak naprawdę się okazuje, że jesteśmy po prostu w jakiejś restrykcji, czy niedobrze zbilansowanej diecie. I moja podopieczna poszła właśnie jakiś czas temu. Wydaje mi się, że nie pamiętam, czy to był psycholog czy psychodietetyk, natomiast wydaje mi się, że psycholog chyba właśnie w kontekście właśnie zaburzeń tutaj tego podejścia, tego jedzenia, niemożności poradzenia sobie z tym jedzeniem, no to jedyna rada, którą dostała, no to było, żeby wolniej przeżuwać. I jakby to jest bardzo, kurczę, ciężki temat, dlatego że jeżeli ta osoba nie dostanie żadnej rady tutaj od dietetyka chociażby, czy tam nie wiem, od psychodietetyka, tak, żeby najadła się i odzyskała te poczucie głodu i stwierdzi, że to jest priorytetem, no to samo to wolniejsze jedzenie, czy zapijanie głodu wodą, bo... Czy mycie zębów. No, czy mycie zębów, żeby już nie jeść więcej, to są rozwiązania krótkoterminowe, a ty no, jakby masz też ogromne doświadczenie i dlatego też myślę, że wiele rzeczy, które mówisz, być może nie są spójne z tym, co możemy na niektórych gdzieś tam pewnie profilach poczytać, bo ty masz ogromne doświadczenie praktyczne, nie? I tutaj podejrzewam, że niejednokrotnie takie rady słyszałaś. Nie chodzi mi też czy o specjalistów, ale czy osoby same sobie wymyślają tutaj tego typu rzeczy, żeby tylko nie posłuchać tej intuicji. Tak, i to się dzieje automatycznie w pewnym momencie, nie? No bo to są takie troszeczkę takie triki jeszcze z diet, nie? Co ja mam zrobić, żeby nie czuć głodu teraz? No nie o to chodzi, nie? To za dużo nie da. No to jest cały czas to, co mówiłyśmy wcześniej, nie? Czyli kwestionowanie tego, że ja nie powinnam być teraz głodna, to o co mojemu organizmowi chodzi, ale z takich bardziej banalnych, ja szczerze mówiąc dawno już takich nie słyszałam, bo to mi się raczej kojarzy z takimi latami dwutysięcznymi, takie triki właśnie, zapijanie wodą, no chociaż zapijanie wodą i kawą cały czas to jest. Albo taka jest taka rada czasem, że jeżeli nie chcesz zjeść, jeżeli nie masz ochoty teraz na marchewkę, to znaczy, że nie jesteś głodna, to tam jabłka, nie? No. To też jest takie w sumie, no ja na przykład jestem głodna bardzo, to mam ochotę na, nie wiem, kawałek białka czy tłuszczu jakiegoś, ale nie mam ochoty dalej na to jabłko. Ja na marchewkę prawie nigdy nie mam ochoty, bo po prostu się źle po niej czuję, nie? Jak jest taka surowa i ciężko strawna, więc możemy sobie powiedzieć o czymś, co naszym widzom się przyda, czyli o tym, co w takim razie zrobić, nie? Jeżeli przychodzimy z napadowym objadaniem się. Myślę, że to jest w ogóle super, ja mogłabym o tym gadać i gadać, więc może to jest pomysł na jakiś inny odcinek. Natomiast krótko mówiąc, no, trzeba zobaczyć po pierwsze, co powoduje, że dochodzi do momentu, w którym
myśli przyzwalające tak zwane, czyli te myśli, które zaczynają nas namawiać do zgrzeszenia, zaczynają eskalować i zarówno pod kątem dietetycznym oczywiście, jeżeli pracujemy oczywiście z psychodietetykiem, który ma właśnie taką bazę dietetyka, nie? Bo na przykład ja jestem psychodietetykiem, ale jestem po dietetyce, nie jestem psychologiem, prawda? Są psychodietetycy, którzy są po psychologii i oni bardziej będą mieć podejście, znaczy bardziej będą skupiać się oczywiście na tym aspekcie psychologicznym. Ja staram się jak nam mogę dokształcać z obu dziedzin, natomiast no, jestem dietetykiem, więc zawsze będę w pierwszej kolejności dbała o to podłoże dietetyczne, o działanie fizjologiczne właśnie diety na organizm, no a później będziemy sobie rozwijać na przykład przy zastosowaniu technik z poznawczo-behawioralnej terapii właśnie odkrywanie tego, jak to funkcjonuje, nie? Jak wpływają silne emocje na podejmowanie decyzji, co ja sobie wtedy myślę, jakie myśli moje to podkręcają, jak wygląda negatywny dialog albo dialog wewnętrzny w ogóle, żeby nie sugerować, jaki to jest dialog, no zazwyczaj jest negatywny. Jakie ja mam do siebie podejście, nie? Czy jestem wyrozumiała, czy nie? To są tak ważne elementy i tego też się uczymy w ramach przechodzenia na jedzenie intuicyjne, ponieważ w momencie, kiedy mamy, i tutaj też jest kwestia jeszcze tego dbania o ciało, to sobie dobrze, że przypomniałam. Jeżeli podejście nasze do naszego ciała też jest negatywne, czyli ja sobie robię sam body shaming, no nie, i uważam, że na nic nie zasługuję i mogę jeść intuicyjne dopiero jak osiągnę jakiś tam cel swój, no to nie będzie jedzenie intuicyjne, nie? Nie ma takiej opcji w ogóle, żeby tego doświadczyć. Tutaj jest potrzebna duża wyrozumiałość też w kontekście tego ciała, nie? Co ono przeszło, z czym ono się mierzyło, jak ono musiało reagować na te różne nasze zagrania dietetyczne, nie? Wcześniej. Więc tak, jest to strasznie rozbudowane. Mhm. Czyli jeżeli jesteśmy na tak zwanym jedzeniu intuicyjnym, czyli już przeszliśmy tą drogę po dietowaniu i po prostu jemy intuicyjnie, to chyba jednocześnie pozbywamy się ze swojego słownika słów typu cheat meal, oszukany posiłek, grzeszki żywieniowe i tak dalej. Oczywiście, że tak. No nie ma takiej potrzeby, nie? No bo możemy, dochodzimy do momentu, w którym naprawdę możemy naszemu organizmowi ufać. My nie kwestionujemy jego wyborów, nie? No tak. Tak, więc pozbywamy się. Natomiast to, co przyszło mi teraz na myśl, to jest to, że zupełnie inaczej sytuacja wygląda w momencie, kiedy dążymy do przejścia w pełnego na jedzenie intuicyjne i przychodzi moment, i to jest bardzo częste, więc chcę o tym powiedzieć, przychodzi moment, w którym ja mam ochotę odpocząć od pracy nad przechodzeniem na jedzenie intuicyjne i jako stary, wytrawny dietowicz wrzucić sobie na chwilę na jakąś dietkę. To tak nie można robić, ponieważ w momencie, kiedy przechodzimy sobie na te dietki, no to wszystkie te nasze przekonania dietetyczne zaczynają tańczyć w naszej głowie i zaczynamy ich słuchać i to się wzmacnia i te połączenia neuronalne po prostu już są takie grube, nie? A chodzi o to też, żeby je wyplenić, nie? Więc tak, tego raczej nie robimy. Możemy się zatrzymać na jakimś etapie przez jakiś czas, oswoić się, popracować sobie nad innym aspektem, no ale nie przerywamy sobie, żeby wytchnąć na diecie, no bo też musimy zaznaczyć, że dla wielu osób, które były na dietach przez lata, bycie na diecie jest dużo prostsze niż nie bycie na diecie. Więc ja to też podkreślam, nie? Że tutaj nie robimy wytchnienia w taki sposób, no a raczej nie tyle, co zaciskamy zęby i bierzemy oddech, ale zastanawiamy się właśnie nad tym, co powoduje, że mamy ochotę wrócić na tą dietę, nie? Czy to jest kwestia zmieniającej się masy ciała, czy co się dzieje, nie? Wtedy. Czy nie mamy pomysłów na posiłki? No też może tak być, ale możesz nawet skorzystać przecież z posiłków. Ja bardzo często w momencie, kiedy pracujemy nad przechodzeniem na jedzenie intuicyjne, zadaję takie pytanie, a co lubiłaś kiedyś przed dietą, nie? No to Dorota by powiedziała, no płatki z mlekiem, nie? Śniadaniowe. I to była jedna z rzeczy, którą powiedzmy wykluczyłam sobie na te wszystkie diety i teraz sobie znowu je jem, nie? I jest fajnie. więc wracamy do jakichś smaków dzieciństwa, sprawdzamy jak one
jak one teraz nam podchodzą, czy one podchodzą, czy nie, no bo smak też się może oczywiście zmieniać. Niektóre osoby mają taki etap, gdzie muszą posmakowywać sobie różne rzeczy i sobie poszukać, nie, co mi smakuje, co mi służy, co mi nie służy, co mi nie smakuje. Też na przykład skonfrontować się z jakimś jedzeniem, które wydawało nam się bardzo atrakcyjne, ale jednocześnie super niezdrowe, nie? Ale po to właśnie, żeby zobaczyć, jak się potem czuje, nie? Jest dużo osób, które na przykład jadły wcześniej kompulsywnie po prostu słone przekąski, chipsy, jakieś tam inne rzeczy, też wysoko przetworzone i nie do końca zdrowe, no nie? I w momencie przechodzenia na jedzenie intuicyjne pozwalają sobie na to i dochodzą do wniosku, że po pewnym czasie oczywiście, że kurde, ja tak naprawdę tych chipsów to ja nie lubię, nie? Ja je jadłam dlatego, bo ich nie mogłam jeść. Albo na przykład lubię te chipsy, ale po pewnym momencie czuję się już źle, ciężko mi się śpi po tym, nie? Więc to jest taki, no dlatego to jest proces właśnie, nie? Dlatego nie można tego zrobić od tak. Natomiast warto. Warto, jeżeli czujemy się więźniami diety, na pewno. Warto, jeżeli mamy dosyć stosowania diety redukcyjnej, ale nie potrzebujemy jej, a jeżeli ją potrzebujemy, to też możemy zrobić sobie przerwę, nie? Czasem wręcz metabolicznie też się przyda. Absolutnie, zawsze mówię, że z jedną podopieczną się śmiałyśmy, że ona tam pojechała na wakacje, wcześniej była na jakiejś diecie, na wakacjach tam sobie podjadła dużo i mówiła: jedyne, o czym myślałam, to, że mi się metabolizm podkręca. Że te adaptacje metaboliczne się odwracają. I ja mówię, no właśnie to samo chciałam ci powiedzieć, nie? Żeby szukać plusów tutaj. Więc i później sobie przeszłyśmy na jedzenie intuicyjne, nie? I to fajnie wyszło, nie? Także powiedziałaś coś takiego gdzieś tam w międzyczasie, dużo wcześniej, że nie możemy oczekiwać od jedzenia intuicyjnego, że to będzie sposób na schudnięcie, bo wtedy będziemy wybierać restrykcyjnie i jak najbardziej. Natomiast też chciałam cię tutaj zapytać, czy organizm nasz właśnie tak działa, że będzie dążył do powrotu do normalnej masy ciała, kiedy jemy intuicyjnie, może nie że przechodzimy, ale kiedy jemy intuicyjnie, to zaczynamy mieć takie sygnały od organizmu, zakładając zdrowie metaboliczne, że ta masa ciała może wrócić do normy. Czy tak może się zdarzyć? Może się tak zdarzyć, natomiast ja też, jak zawsze o tym mówię, to z tyłu głowy mam coś takiego: osoby, które są teraz na diecie, myślą sobie, przejdę na jedzenie intuicyjne, schudnę, bez wyrzeczeń i tak dalej. I nie chcę takiego też siać fermentu, nie? Żeby tutaj nie było niejasności. Jak najbardziej jest to możliwe, ale tutaj naprawdę nie można mieć oczekiwań, nie? Że ja przejdę sobie po to, żeby schudnąć. To tak nie działa, nie? Tutaj naprawdę muszę przejść ze względu na to, że chcę dla siebie dobrze, że chcę, żeby mój organizm odpoczął, że nie chcę mieć restrykcji, że chcę się pozbyć tego po prostu ciężaru dietetycznego. I tak, i wtedy bardzo często się tak dzieje, nie? Bardzo, bardzo, bardzo często, że słyszymy sygnały, których wcześniej nie słyszeliśmy. Szanujemy ciało zupełnie inaczej niż kiedyś. Zupełnie inaczej traktujemy aktywność fizyczną, tak jak powiedziałam, czyli nie traktujemy już jej jako kardio, no nie, sorry, że ten, ale... Jako karę. Ale taką kardiokarę właśnie. Tylko odnajdujemy w sporcie coś, co daje nam zupełnie inne wartości, nie? Właśnie ja ostatnio też rozmawiałam z moją podopieczną, która przestała liczyć kalorie ostatnio, bo to też jest oczywiście fundament. Przestajemy liczyć kalorie, przestajemy używać wagi, no nie, i to wszystko. I właśnie ona powiedziała, Dorota przyszła do mnie ostatnio i mówi: Dorota, ja mam coś takiego, że przeszłam już z tym jedzeniem, spoko, ale ja nie mogę za nic do tej aktywności wrócić, mimo że ja uwielbiałam zawsze aktywność fizyczną, nie? Później mi się to zaczęło utrwalać jako coś właśnie związanego tylko z redukcją i z utrzymywaniem jakiejś tam formy i teraz nie mogę, nie? A ja mówię, a dlaczego chcesz uprawiać tą aktywność fizyczną, nie? A ona, no bo ja to lubię, nie? Ja mówię, no ale dlaczego to lubisz? No bo daje mi to satysfakcję, nie? Bo się dobrze czuję, bo widzę, jak moje ciało progresuje, widzę, że ono jest coraz mocniejsze, że jest zadbane, czuję, że o siebie dbam wtedy. Niepotrzebne jest do tego chudnięcie, nie? Czuję, że się mam taki pozytywny vibe później, nie? W ciągu dnia. I tak sobie powymieniałyśmy, dlaczego ona serio chce uprawiać tam aktywność fizyczną, nie? I ona powiedziała, kurde, dzięki, nie? Super, już mi to przeszło, nie? W sensie, to oczywiście trwało tam godzinę, nie? Ale tak to przeszło jej? Przeszła jej ta blokada, nie? Aha, że jeszcze mi nie pisała, jak tam dalej, ale realnie zdała sobie sprawę z tego, że ona tam nie idzie, nie musi tam iść, bo nie musi. Ona może sobie spróbować, raz iść, raz nie iść, nie ma nakazu, że ma iść tam 5 razy w tygodniu. No i
ona może tam nie cisnąć na maksa, nie? Ona może tam iść, może być zmęczona, może się porozciągać, nie musi robić ćwiczeń, które spalają najwięcej kalorii, bo to też się opłaca, nie? Mm-hmm. To jest bardzo ważne, że to też się po prostu opłaca iść tam. Dlaczego? No bo ja się będę czuła lepiej, bo moje poczucie sprawczości wzrośnie, no bo będę pewniejsza siebie, bo mam tam znajomych, bo odrywam się od pracy. No, dużo jest. Jest bardzo dużo, nie? Więc, więc to jest też bardzo, bardzo ważne, nie? Ja przez to, że gdzieś tam pół życia też spędziłam na siłowni, też pracując jako trenerka personalna, no ale wcześniej jakby na siłownię trafiłam właśnie w okolice zaburzeń odżywiania. I teraz dla zdrowia moich pleców muszę wrócić po prostu jakby odbudowanie. Martwe ciągi zawsze leczą moje plecy, że tak powiem. A gdzieś tam to jest ostatni dzwonek, kiedy to mogę zrobić. Ale właśnie dokładnie to, co powiedziałaś, że mam w sobie, mimo że to minęło już tyle lat, to mam w sobie cały czas takie poczucie, że jak tam pójdę, to wracają po prostu w głowie te demony i ja z jednej strony po prostu kocham i trójbój siłowy, wszystkie te ćwiczenia, a z drugiej strony jest to takie, że nie chcę iść na tą siłownię, nie chciałabym bo to być może... Bo ci się kojarzy tak, podświadomie, nie? Tak, znam swoją motywację dokładnie, wiesz, wiem z czego ona wynika i jak bardzo jest to dla mnie ważne, ale jednocześnie, tak jak mówię, to mimo wszystko... Jest jakaś blokada, to, nie? To poczucie takie, te emocje też takie, które wracają gdzieś tak, tam sprzed tak, lat, tak, dlatego tak, też tak. Chociażby zmiana systemu treningowego, zmiana miejsca, w którym się ćwiczy, sposobu właśnie, w jaki się ćwiczy, na pewno wiem, że tutaj dużo bardziej mnie nakręca, niż jakbym miała, no na szczęście teraz też mieszkam w innym mieście, więc to też jest oczywiście już samo to możliwe, ale no zdecydowanie muszę aktywnie o tym myśleć, żeby to było inne. Tak jak to fajnie nazwałaś, nie? Bo też to, co się pojawia w takiej pracy i to jest bardzo moim zdaniem pomocne, bardzo, bardzo pomocne, to nie tylko wypisywanie wszystkiego, bo to jest dla mnie po prostu najważniejsza rzecz, ale też zastanowienie się, co wróci do mnie, jak ja pójdę na tą siłownię. No wróci to, że będę myślała, że się zmuszam do tego, wróci to, że ja będę miała poczucie, że jak jestem na siłowni, to już muszę mieć idealną dietę, bo to zawsze było połączenie. I warto sobie to wszystko przemyśleć, przegadać, wypisać właśnie, co do mnie wróci i co ja o tym teraz myślę, nie? Jak ja się teraz do tego odniosę? No bo trzeba to sobie po prostu odświeżyć, nie? Po tylu latach nie ma możliwości, że te myśli po prostu zostaną zamknięte w klatce i gdzieś tam nie będą się odzywać w różnych momentach, no ale jesteśmy w stanie to przewidzieć, bo mamy super doświadczenie w tym, nie? W byciu na diecie. Więc wszystko jest do zrobienia, nie? I też chcę powiedzieć tak, bo chyba zbliżamy się do końca, że jeżeli ktoś ogląda nas teraz i myśli sobie o tym, że to jest super, wszystko fajnie brzmi i tak dalej, ale nie da rady, po prostu nie jest w stanie tego zrobić, to ja chcę przywrócić tą nadzieję, że się da, że jest to możliwe, tylko trzeba włożyć to w pracę, nie? Tak jak wkładałeś w pracę w na przykład budowanie jakichś tam nawyków żywieniowych, trzymanie się diety, jak wkładałeś te wszystkie siły w to, żeby robić te, nie wiem, zakupy, tak? Dostosowywać się do jakiejś rozpiski, to tak samo tutaj tą energię trzeba włożyć. I zazwyczaj osoby, które są od lat na diecie, nie wyobrażają sobie jedzenia intuicyjnie i nie tycia, nie? Bo to są dwie najważniejsze rzeczy, że ja będę tyć i mi się po prostu to nie uda, będę coś tamto, nie? No ale tak, jest to możliwe, nie? Tylko praca, inna praca niż do tej pory, zupełnie inna praca, która jest w stanie uruchomić te mechanizmy, których nie ma po prostu je zbudować na nowo, nie? Albo odświeżyć. To w takim razie tak na koniec, jeżeli słucha nas ktoś, kto no, od lat jest na dietach i brzmi to dla niego bardzo atrakcyjnie, dla niej, dla niego, od czego zacząć? Przede wszystkim chodzi o to, aby zrozumieć, dlaczego my na to jedzenie intuicyjne chcemy przejść. No bo jeżeli nie mamy wystarczającego powodu, jeżeli nie widzimy na razie i cały czas zalet, wad jedzenia na diecie takiego, no to też ta nasza motywacja, ona zazwyczaj jest krótkotrwała, później jest jakaś tam siła woli wyrabiania nawyku i tak dalej. Ale tak, no bez tego nie będziemy mieli wystarczającej energii też do tego, żeby przez ten proces przejść. No a poza tym, ja szczerze mówiąc, nie utrudniałabym sobie, tylko zgłosiłabym się do specjalisty, który się po prostu na tym zna. Można oczywiście czytać książki na temat jedzenia intuicyjnego, ale pewnych rzeczy uważam, że... Znaczy nie mówię, że się nie da, bo się da oczywiście, ale które są bardzo trudne, nie? Można sobie błądzić i to zajmie dłużej i dojść do tego, super.
ale ja biorę też pod uwagę, patrząc na współpracę moje z podopiecznymi, że to są osoby, które zazwyczaj są już zmęczone tym wszystkim, nie? Więc takie poszukiwania po omacku mogą być po prostu deprymujące i mogą sprawić, że chętnie wrócimy na dietę. Bo ona działała, ona po prostu miała szybkie efekty, no i też nie wymagała tej odroczonej gratyfikacji, nie? No bo też musimy to zaznaczyć sobie, że jedzenie intuicyjne jest super, ma dużo zalet, ale na nie trzeba po prostu poczekać. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, że jeżeli ktoś do nas spojrzy z boku, to też zauważy wiele naszych zachowań, na które my albo nie zwrócimy uwagi, albo jesteśmy już tak znieczuleni, że są dla nas czymś normalnym, dlatego zawsze pójście do specjalisty skraca ten czas po prostu pracy nad tym i tego męczenia się ciągle na diecie, ale i tak jak powiedziałaś, to co już myślę, że nawet teraz mogą zrobić nasi widzowie, to po prostu nawet wziąć kartkę i wypisać sobie, jaka jest moja faktyczna motywacja, żeby w końcu przestać być na diecie. Czego ja nie chcę już przeżywać, z czym chcę się pożegnać, co wkurza mnie na normalnej diecie, że chcę po prostu z tego zrezygnować, nie? Czym ja jestem zmęczony? I przypomnieć sobie, jak to było kiedyś, bo mówię, wiele osób nie pamięta i nawet, znaczy nie pamięta w takiej pamięci krótkotrwałej, ale też nie bierze pod uwagę, że to można przewrócić. A można, można. Nawet po ponad 15 latach na diecie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, Daria.